Dzień dobry. Dzień dobry, zespół NA. Tak, masz kartkę, czytaj. Proszę. Słuchajcie, to nie, poczekaj, bo ty będziesz odpowiadał na pierwszy, to ja ci zadam. Dobrze, ale wytłumaczmy, to są pytania... Od fanów. Od fanów, postaramy się odpowiedzieć na nie najbardziej rzetelnie jak umiemy. Uwaga, pierwsze pytanie. Podobno każdy ma choć jedną piosenkę, której autorem nie jest, ale chciałby być. Masz taką? Ja oczywiście mam, każdy z nas na pewno ma swoją jakąś ulubioną piosenkę. Ja mam swoją piosenkę taką na przykład Love of my life, you hurt me. To jest ogólnie piosenka Briana Maya, którą wykonuje nie tylko on, ale wykonywali cały Queen. To jest przepiękna ballada, przepiękna piosenka. Chciałbym kiedyś taką napisać i być autorem, więc ja mam odhaczone. Pytanie numer dwa, ty do mnie. Dobrze. Co robicie w trasie? Gracie koncerty, a potem jak spędzacie czas? No faktycznie czasu w trasie między koncertami spędzamy bardzo dużo. Mamy tą wygodę w busie, że mamy zainstalowane PlayStation, więc jak to faceci w busie, najczęściej gramy w FIFA, więc tak pożytkujemy czas między koncertami przemieszczając się. A po koncercie różnie to bywa. Czasami siedzimy, dyskutujemy do późnych godzin rannych, a czasami, a tak się zdarza najczęściej, po koncercie kładziemy się spać, bo rano zazwyczaj gdzieś wyjeżdżamy, więc może się wydawać, że nasze życie jest tak bardzo rock'n'rollowe i tak bardzo luźne, a to jest przy tak dużej ilości koncertów bardzo ciężka fizyczna praca, bo grając setkę rocznie, faktycznie musimy siebie dbać zdrowotnie. Tak jest. Teraz ja do ciebie. No, jaki utwór uważacie za najważniejszy w swojej karierze? Bardzo częste pytanie i mamy za każdym razem taką samą odpowiedź, że każdy utwór był pisany w innym momencie i każdy utwór jest dla nas czymś ważnym, czyli jest naszym jakby dzieckiem, a każde dziecko kocha się tak samo, czyli każdy utwór na daną chwilę był dla nas jak najważniejszy. Dlatego szanujemy każdy utwór, bo gdyby nie ten poprzedni, nie byłoby następnego, więc wszystkie tak samo. Dziękuję. Teraz ty do mnie. Następny. Kto najczęściej spóźnia się na próby? Macie jakieś kary? Szefie. Nie, nie wyznaczam żadnych kar, to po pierwsze, bo tu żadnego szefostwa nie ma. Z próbami nigdy nie uskuteczniamy ani żadnych kar. W ogóle nie uskuteczniamy kar, ale nikt nie pilnuje się w zegarku co do minuty. Jeżeli co pilnujemy, to godzinę wyjazdu, tak zwaną godzinę zbiórki. I tutaj zgodnie powiemy, że najczęściej, jeśli chodzi o godzinę zbiórkę wyjazdu, spóźnia się, a może to złe określenie, że się spóźnia, a po prostu zasypia, nasz puzonista. Tak jest. Teraz ja do ciebie. No spróbuj. Co słyszycie, słyszeliście dobrego o Świdniku? W końcu zespole macie Kondrada. Który stąd pochodzi? No to już jest sama odpowiedź. Sama odpowiedź. I oczywiście Świdnik, macie super helikoptery. I znane na cały świat. I perkusistę. Fajne samoloty tutaj raz na jakiś czas latają. Dzisiaj na przykład był airshow. Fantastyczna impreza. No i oczywiście nasz Kornel Kondrakt, który wywodzi się z tego miasta. To miasto wychowało perkusyjnie naszego perkusistę, dlatego dziękujemy bardzo, żeście tak o niego dbali i wychowywali, bo my teraz jakby... Korzystamy z waszego wychowania. Oczywiście, no. Tak, więc w imieniu naszego perkusisty pozdrawiamy cały Świdnik. I ty teraz ostatnie pytanie. Nie myśleliście o tym, by wprowadzić do zespołu kobitkę? Kobitkę. Kobitka jest na trasie kolędowej, nasza przyjaciółka z Olsztyna Patrycja i gramy tych koncertów średnio kolędowo około 22 rocznie, dobrze? I przed pierwszym koncertem, przed pierwszym wyjazdem mieliśmy, szczerze mówiąc, obawę, jak nasze przyzwyczajenia męskie do tak dużego grona męskiego odnajdą się z jedną kobietą, ale Patrycja jest super wokalistką, super przyjaciółką. I super przyjacielem, tak mogliśmy to określić, więc nie wiem, czy się pokusza o to, żebyśmy chcieli mieć kobietę w składzie przez cały sezon koncertowy roczny, ale jeżeli już, to chyba tylko Patrycję. Taka to oto. Takie to słodzenie. Tak więc to już jest koniec pytań, bardzo dziękujemy za każde z nich. Tak. Proszę się przedstawić na koniec. Mirosław Mniortyński i Piotr Oleksołducha z zespół NA. Zapraszamy na koncerty, pozdrawiamy, cześć.